Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony ja, Dominiczek. A zatem jesteśmy w świątyni. W poprzednim odcinku troszeczkę sobie ją powiedzmy... Troszeczkę zerknąłem do niej. Otwarte drzwi. Szmaragdowe pająki. Wydaje mi się, że krócej się ładuje ten Beliara od ognia i nosa. Cieszy mnie fakt, że mogę nagrywać na tego YouTube'a. Zauważyłem ogólnie, że zmieniła się troszkę sytuacja w wyświetleniach moich serii. Mianowicie moje wyświetlenia wzrosły trzykrotnie w przeciągu ostatniego miesiąca. Tamtędy. Z czego bardzo się cieszę. Właśnie byli jacyś zagraniczni ludzie, którzy za punkt honoru sobie obrali, aby mi troszeczkę pomóc w wyświetleniach. I z początku sobie myślałem, nie no, nie trzeba i tak dalej, ale jest to bardzo miły gest, tak? Tutaj będzie dźwignia jakaś potrzebna. Czy mi się wydaje, albo będzie ta dźwignia tutaj. Obstawiał, że tak może być. Ale jak na razie... O, jest. Powoli się gubię tutaj. To było tutaj, tak? Fajnie, że to paraliżuje jeszcze. Dlatego na tych magów jest to silne. Magowie dużo zadają obrażeń. Wybaczcie na chwilę. Już. Chyba tam jest pierwszy artefakt. Święta godność. To jest w kluczowych przedmiotach. Nie, w wyposażeniu. Talizman grosza. Godność Etora. Mam dużo tych przedmiotów. Nie wiem. O, jest. To była kusza. Mam tylko dwie runy. Wydawało mi się zawsze, że w grze miałem ich więcej. Że cztery chyba nawet. Ale mogłem też coś popierdzielić. I ten pocisk chyba szybciej idzie od Fireballa. Esencja Beliara. Thank you.
Jak mogę, używam eliksirów. Wymyjemy manę. Wszyscy? Użyjmy tej mikstury. Teraz damy sobie inne mikstury jako te wspomagające mnie. Krew Beliara, esencja Beliara. Jeszcze była krew Beliara chyba, tak? Z śmiertelności. No nie, weźmy to. Obrona mi nie jest potrzebna akurat bardzo. Tu jest coś. Biegam z tym naładowanym. Zabicie. Prawo Etora. Szmaragd. Co fajnie, że te szmaragdy mogliśmy też kupić. Przez to zrobiłem sobie silny naszyjnik. Tylko tych artefaktów chyba nie będę mógł założyć jako takich normalnych przedmiotów, co? Nie mam pojęcia. Mam już dwa. Rozległe to, co? Wow. Zróbmy tak. Chyba wszyscy zabici. Wolę Etora. Xardas? Tak, to ja widzę, że zdobył jednego wciąż. Tu go nie. Dlaczego? To pieczęć bogini. Tarcza, którą zaniosłeś Selenie do pieczar. Czyli muszę. Nie. Pieczęć bogini jest już. Sprowadziła ją tu. Lecz słudzy demon, jeśli jej nie po. A demon. Atakują ją śpiesznie. Czyli mam stąd iść? A dalej? Co jest dalej? A dalej? Idźmy dalej i tak. Bo ja bym przeszedł chętnie dalej, bo może to mi jakoś skróci moją wycieczkę. Nie spodziewałem się, że będę tego Beliara używał. Szkoda, że tego łuku nie mogę się pozbyć. No, skróciło mi jednak. Dosyć szybko udało mi się stąd wyjść. Bardzo szybko. Co, by the way, daje ten najwyższy poziom? Może zwrócić do względu na granicę jego najmocniejsze użycie, przywołuje ładunek. Aha, do każdego celu, czyli nie ma tu limitu celów. To jest Selena? Stój! Karella. Karella? Czego chcesz? Świętych artefaktów moich przodków. To ja powinnam je dzierżyć. To nie zabawa, królewno.
Wracaj do swoich, tam będziesz bezpieczna. Nie jestem rozpieszczoną królewną. Umiem władać bronią. Niejedno starcie to nie walczyć by nie chciała. Gdybym miała przelać swą krew za Setarif, nie wahałabym się ani chwili. Na tym właśnie polega różnica między nami. Ja bowiem wolę przelewać cudzą krew. Oddasz mi artefakty? Nie! Milten jest przekonany, że to ja powinienem je mieć. Milten? Decyzja nie należy do niego. Tylko Adanos może ją podjąć. Czego chcesz? Jakiejś próby? Próby walki. O nie. Najpierw Zira, teraz ty. Czemu wszystkie kobiety na tej wyspie chcą się ze mną bić? Przez moje włosy? Chodzi o fryzurę, tak? Prowadzi mnie Ada... No to... Za Setarif! Użyjmy Firebola najpierw. Dość! Więc... Owszem. Dobra, wracaj. Sa... Czekaj! Co znowu? Adanos cię wybrał. Ha. Jeśli tak bardzo chcesz dzierżyć... Nie wiedziałam o żadnym... Musi być naprawdę stara. My w Seta... Adanosa wierzą. Daj mi spokój. Ta się chce bawić. Jakieś tam rzeczy. Tutaj też jakieś tam rzeczy. Dobra, eliksirów mi nie brakuje. W sumie... Wow. Selena. Seleno! To ty? Pieczęć. Dokąd? Seleno, dokąd? Do wulkanu. A niech... To zniesz barier. Słabnie. Masz... Mam je przy... Nie martw się. Artefakty. Co? Muszę na pewno... Ale... O... Potem może... Jeden tylko możemy. Broń dwuręczna, prawo Etora. Myślę, że to jest dobry wybór. Chociaż sprawdźmy i tak. No nie mają mocy. To już widzieliśmy. Prawo Etora. 60 zdrowie, 60 wytrzymałe. 45 magiczna, 6 regeneracji many. 45 magiczna. A tu jest... 55 magiczna, a tu jest 45. Dobra, i tak mi się to opłaca. Jest lepsze. W ogólnym rozrachunku jest lepsze. Poza tym wolę broń dwuręczną. W ogólnym rozrachunku jest lepsze. Poza tym sobie podbijemy tutaj Adanosem i za dwa poziomy miałbym to na full, ale nie wiem, czy tyle poziomów jeszcze zdołem wbić do końca tej gry. Bardzo często w tej grze są takie wybory. Gdzie trzeba wybrać... Wow. Jeden z... przedmiotów. Nie zadziałała mi ten? To przyspieszenie? Czy co? Byłem tu wcześniej? Byłem. Się wydaje, że powinienem tym drugim wejściem. Tu nie ma drugiego wejścia. A jest. Coś mi trochę nie przyspiesza tak jak powinno. Aha. Tu wejścia są równe. Dobra, jak mam się teraz udać w stronę wulkanu? Chyba dobrze idziemy.
Czyli ten drugi nawet nie był potrzebny, Fireball. Niepotrzebnie opłaca się na ten najwyższy poziom chyba upgrade'ować tego czaru. Ale nie jestem pewny. No przy mniejszej ilości to już wystarczy na drugi poziom wbić, aby się odbił dwa razy, chociaż raz. Kwas. Walczyłem już raz z trolem, ale teraz jest dużo łatwiej. Dużo łatwiej. Mogę śmiało używać tych mikstur, many. Mam jakieś mocniejsze? Wydaje mi się, że powinienem mieć. Dobra, nieważne. Myślę, że w następnym odcinku grę skończę. Naładujmy to do pełna. Udało się. Dobra, niech się mana załaduje mi do pełna. Tu jest jakaś skrzynia. Mógł. Użyjmy miksturę many. Nie rozumiem czasem, dlaczego dla maga dają broń. Jakby nie mogli, nie wiem. Nie wiem, no w sumie... W tej grze jakoś tak jest to dziwnie uformowane, że mag chodzi z bronią dwuręczną XD i nie ma wymagań siły i może dzierżyć broń, jaką tylko by chciał. Chyba już niedługo będziemy wewnątrz wulkanu całkowicie. Pan okazuje mi miłość. Gdzie co, myślę, żeby tutaj zakończyć ten odcinek i ruszyłbym z następnym.
Wszystko powybijał tutaj tych smrodniaków. Dobra, także tak zrobimy. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w odcinku